jest kolejny kandydat na prezydenta, Artur Głowacki. Z jakiego miasta? Przyjechałem z miasta Wałcza, a tak naprawdę reprezentuję region Pojezierza Wałeckiego, czyli są to takie miasta jak Wałcz, Tuczno, Czaplinek, Mirosławiec. Mieszkam we wsi Piecnik, którą uważam, że jest to najpiękniejsza wieś w Polsce, no bo chwalę też i swoje. Moim zamysłem i celem startu na prezydenta Polski jest reprezentowanie regionu od Szczecina do Gdańska. I w wielu miejscowościach przeprowadziłem wywiady, powiedzmy, z kadrą, która zarządza urzędami. Przedstawiłem to, że chcę reprezentować swój region, bo muszę Państwu powiedzieć, że z mojego regionu jeszcze nikt się nie odważył wystartować na prezydenta Polski. Rejestrowałem także komitet bezpartyjny 5 lat temu, kiedy właśnie pan Duda zwyciężył, jest obecnie prezydentem. Chciałbym, żeby ogólnie ci ludzie, którzy zwyciężą w przyszłości, żeby była 5 lat kadencja, dlatego że uważam, że należy dać Polsce szansę na rządy prezydenckie dla innych ugrupowań, też dla ugrupowania, powiedzmy, stricte bezpartyjnego. Okej, dobrze. Pan jest, przedstawia się jako kandydat bezpartyjny, tak. Ale proszę mi powiedzieć, czy pan ma jakieś poglądy prawicowe, lewicowe, jaką ma pan wizję Polski? No mam wizję Polski bezpartyjną. No dlaczego? Proszę Państwa, 16 grudnia 2019 roku zaproszono mnie do telewizji w Realu 24 i pan Rola z przepiękną panią Martą zrobili ze mną wywiad, 47 minut i mówię o swoim programie, także jeżeli ktoś miałby chęć posłuchać tego programu. Ale to pokrótce się zapytam. Jest pan za interwencjonizmem państwowym, czy za wolnym rynkiem? Jestem oczywiście za wolnym rynkiem. Mój program i ogólnie przekonania są bardziej zmierzające w kierunku ugrupowania Konfederacja, z tego powodu, że we wrześniu zaproszono mnie do udziału jako kandydata bezpartyjnego z Konfederacji i startowałem na posła ziemi wołeckiej z regionu 40. O właśnie, za nami jest stoisko Krzysztofa Bosaka. Tak. Dlaczego nie Krzysztof Bosak, tylko pan? No a dlaczego nie? Pan Krzysztof Bosak reprezentuje ugrupowanie partyjne i techniczną partię, która została stworzona praktycznie przed wyborami. Jest to partia techniczna Konfederacja, która wyłoniła w prawyborach, akurat to się udało panu Bosakowi. Ja nie byłem tam zaproszony, także nadal jestem bezpartyjnym kandydatem i uważam, że bardzo słusznie, bo jeżeli nawet bym był w Konfederacji, to najprawdopodobniej nie mógłbym być kandydatem na prezydenta Polski, bo no na przykład pan Korwin-Mikke, którego ja bym chciał, żeby tak samo był kandydatem, nawet kandydatem wśród na przykład partii Korwin, prawda? Przecież ma ugrupowanie, mogliby go ludzie poprzeć, 1000 i 100 000 podpisów, nie byłoby problemu, ale to już go zobligowało do tego, że jeżeli jest z partii technicznej Konfederacja, to już nie może uczestniczyć w prezydenturze. Dobrze, czyli pan kandyduje, zapytajmy się dalej o pana poglądy. Jest pan za liberalizacją prawa aborcyjnego, czy za zakazem zabijania nienarodzonych dzieci, czy za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego? Wydaje mi się, proszę państwa, jest to przede wszystkim bardzo trudny temat. Na pewno uważam, że powinno być to oparte w Polsce. Nie może być jak gdyby prezydent, który popiera zabijanie lub niezabijanie jednocześnie. Należy jakiś wypracować kompromis. Ale to pan, pana. Uważam, pan, że powinno być w Polsce przeprowadzone referendum narodowe i powinni o tym zadecydować wszyscy Polacy. Czyli pan nie chce o tym decydować? Oczywiście, że nie. Chciałby pan wprowadzić referendum? Tak. Czy w innych sprawach też pan by chciał tak referendami w ramach właśnie demokracji bezpośredniej rozwiązywać sprawy? Czy ma pan jakieś właśnie swoje takie konkretne poglądy? No przede wszystkim uważam, że jako kandydat na prezydenta, kandydat bezpartyjny właśnie powinien nie dość, że łączyć wszystkie partie polityczne i wypowiadać się za wszystkich Polaków, jeżeli będzie... Ale to się nie da. No da się. No fizycznie się nie da, bo jedni Polacy są za aborcją, a inni Polacy są przeciwko aborcji. No to dobrze, to dlaczego nie zrobić referendum?